zwycięzca święci. Witamy go jako wspólnota parafialna i wspólnota Kościoła w tym miejscu z wielką radością. Pan Bóg działa przez ludzi, przez mężów opatrzności. Jednym z nich był właśnie błogosławiony ojciec Stanisław. Z radością przyjmujemy ten dar jego relikwii od Zgromadzenia Ojców Marianów, od was wszystkich, którzy czcicie go od wielu lat w swoich parafiach, w swoim codziennym życiu. W tej mszy świętej chcemy Panu Bogu za ten dar dziękować i polecać się wstawiennictwu opatrznościowego męża, który od dziś będzie nam towarzyszył w tej świątyni wraz z wieloma innymi, by wypraszać Boże błogosławieństwo dla naszej ojczyzny. Raz jeszcze serdecznie witam na tej mszy świętej i cieszę się z licznej obecności i ojców Marianów, ale i wszystkich, którzy z wami przybyli, a którzy są w pewnym sensie owocem oddziaływania duchowego błogosławionego Stanisława. W tej mszy świętej dla nas wszystkich niech wyprasza swoje Boże błogosławieństwo. Jeden z kapłanów Najświętszą Eucharystię będzie sprawował też w intencji dziękczynnej za 5 lat małżeństwa Marcina i Glony.
prosząc dla nich o Boże błogosławieństwo. To młoda parafia, ta przy świątyni opatrzności Bożej. Miejmy nadzieję, że to też opatrznościowy znak dla naszej ojczyzny. Wiele młodych małżeństw, bardzo wiele dzieci. Oby błogosławiony Stanisław wypraszał to błogosławieństwo dla całej naszej ojczyzny, co dzieje się już tu przy świątyni opatrzności, że odradza się przez małżeństwa, przez święte rodziny, przez hojne macierzyństwo nasza ojczyzna. Bóg zapłać za waszą obecność. Czcigodny księże kardynale, drogi księże proboszczu, księża, osoby skonsekrowane i świeckie, w imieniu Zgromadzenia Księży Marianów pragnę bardzo serdecznie podziękować za to powitanie, za możliwość wprowadzenia relikwii błogosławionego ojca Stanisława Papczyńskiego do tej świątyni. I pragnę też wszystkich bardzo, bardzo serdecznie powitać. Bardzo dziękuję za te słowa, nie tyle i nie tylko powitania, ale także prezentacji tych wszystkich środowisk, które są reprezentowane na tej mszy świętej, połączonej z prowadzeniem relikwii Stanisława Papczyńskiego do tej świątyni. To jest dolna część świątyni, która będzie i jest panteonem, w przyszłości wyłącznie panteonem. Dziś pełni także rolę kościoła dla wielkiej parafii, która tu powstaje dla pielgrzymów przybywających do tego szczególnego sanktuarium. Ale te relikwie w odpowiednim czasie, ufamy, że bliższym niż dalszym, będą wszystkie przeniesione łącznie z Janem Pawłem do górnej świątyni, gdzie przygotowujemy specjalną kaplicę świętych i męczenników. To jest ta przyszłość, która będzie. Na początku chciałem pozdrowić wszystkich kapłanów. Kapłanów przede wszystkim do Zgromadzenia Księży Marianów, wszystkich przedstawicieli parafii prowadzonych przez Marianów, czy takich parafii, które są związane z osobą Stanisława Babczyńskiego, błogosławionego. Myślę, że w tym gronie, to już zapowiadam, że oddam wam trochę czasu podczas homilii. Nie mam potrzeby zbyt wiele mówić o samym błogosławionym, ponieważ wiecie dużo więcej, nie tylko z konferencji dzisiejszej, ale z tego, co wam wasi proboszczowie, tak jak słyszeliśmy, o Papczyńskim i o jego dziele mówią wtedy, kiedy jesteście w swoich własnych parafiach. Ja się cieszę, już w tym miejscu dziękuję, żeby potem dwa razy nie przemawiać, za to, że nowy błogosławiony przychodzi do tego miejsca, które budujemy jako sanktuarium Bożej Obecności, dziękując Bogu za wszystkie jego dzieła, przez które prowadził naród polski przez całe wieki i które prowadził w ciągu wieku XX w sposób szczególny, i za to, co się dzieje dzisiaj i za to, co się będzie działo w przyszłości, bo nic się bez Bożej Obecności nie dzieje. Bóg działa w swojej obecności przez ludzi i jednym z tych, przez których działał i działa, bo kontynuuje to dzieło, to jest błogosławiony Stanisław.